Szanowni Państwo, uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Dawnej rozpocznie dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, pani Agnieszka Morawińska. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie przedstawicieli władz państwowych, tutaj reprezentowanych przez pana wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego. Witam przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, partnerów, sponsorów muzeum, darczyńców. Witam bardzo gorąco wszystkich naszych gości. Cieszę się, że zechcieli Państwo przybyć na uroczystość otwarcia kolejnej stałej galerii w muzeum. To nie jest wystawa, to jest stała galeria. Udało nam się wypełnić całe drugie piętro Muzeum Narodowego w sposób, jaki dotąd nie był tu praktykowany. Mianowicie w jednej przestrzeni znalazły się dzieła malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, grafika i najrozmaitsze obiekty, które mam nadzieję będą dla Państwa atrakcyjne, interesujące, rzadko, a dużo z nich nigdy nie oglądanych. Ta galeria stanowi kolejny krok na drodze wypełniania Muzeum Narodowego kolejnymi rozdziałami historii sztuki i nowej muzeologii. Mam nadzieję, że nadążamy za nową muzeologią w ten sposób. Pozostało nam jeszcze dwie przestrzenie, to znaczy znajdujący się za moimi plecami tak zwany ryzalit pierwszego piętra, w którym mam nadzieję za parę miesięcy otworzymy stałą galerię wzornictwa. Trochę dłużej będą Państwo musieli poczekać na Galerię Sztuki Starożytnej, którą będziemy otwierać zapewne w 2019. Ja ciągle mam nadzieję, że może jeszcze w 2018 roku. W ten sposób muzeum nie pozostanie nawet 1 m2 niewypełnionej powierzchni i mam nadzieję, że do tego czasu zdołamy jakoś ukonkretnić nasze dążenia do tego, żeby powstał nowy gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, żeby rozszerzyć muzeum o przestrzeń zajmowaną przez Muzeum Wojska Polskiego, żeby od strony Alei Jerozolimskich powstała część podziemna, która by mieściła wejście do muzeum, rozmaite przestrzenie publiczne. No i wtedy już będziemy, ja pewnie w raju, no ale Państwu życzę, żebyście tego doczekali. Chciałam bardzo podziękować panu premierowi, profesorowi Piotrowi Glińskiemu i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie tej galerii. Zobaczą państwo, że to było bardzo wielkie przedsięwzięcie i bardzo kosztowne. Chciałabym bardzo podziękować autorom galerii, panu profesorowi Antoniemu Ziębie, panu Ryszardowi Bobrowowi, kuratorowi Galerii Sztuki Rzemiosła Artystycznego. Dziękuję bardzo współautorce galerii i koordynatorce projektu Grażynie Bastek. Bardzo serdecznie dziękuję projektantom galerii, panu Janowi Sukiennikowi i Magdalenie Siemianowicz oraz całemu zespołowi ze studia 307 Kilo Architekci. Jeśli mogą Państwo, proszę się pokazać. Nie mam słów wdzięczności dla całego zespołu Muzeum Narodowego w Warszawie. To był tak duży projekt i tak skomplikowany, że wszystkie działy muzeum brały w tym, w przygotowaniu tej galerii udział. Dziękuję Zuzannie Jamrozik, kierowniczce działu administracji i inwestycji, pod której kierunkiem
cała realizacja nastąpiła, działowi organizacji wystaw. Bardzo dziękuję całemu działowi konserwacji, a zwłaszcza Annie Mistewicz, która koordynowała pracę konserwatorów. Wszystkim opiekunom zbiorów dziękuję za współpracę. Cieszę się, że udało się zrobić taki projekt, w którym harmonijnie współpracowali właściwie wszyscy pracownicy muzeum, za co im składam gorące podziękowania. Bardzo dziękuję panu Maciejowi Radziwiłłowi za wsparcie finansowe galerii. To jest kolejny przykład bezinteresownego wsparcia muzeum przez osobę prywatną okrągłą sumą. Bardzo dziękuję. Pozostaje mi mieć nadzieję, że galeria będzie się Państwu podobała. Ma ona troszkę kształt labiryntu, bo te przestrzenie są skomplikowane i myślę, że będzie można do niej wielokrotnie wracać, ponieważ pokazujemy na niej zapewne między 1000 a 1500 obiektów, więc jest co oglądać. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana premiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, panowie dyrektorzy, pani minister, panie ministrze, szanowni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, panie i panowie, no to jest wielka przyjemność być tutaj z państwem w takiej chwili. To już mija ponad 2 lata od rozpoczęcia rearanżacji Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzisiaj mamy efekt. Ja miałem okazję przebiec tylko przez ekspozycję. Wygląda imponująco, bardzo ciekawie. No, jesteśmy szczęśliwi, że mamy w Muzeum Narodowym w Warszawie galerię na tym poziomie. To jest połączenie nowoczesnego podejścia do ekspozycji muzealnej, jednocześnie z dbałością o każdy detal, o każdy szczegół. I dzięki temu zarówno to wspaniałe malarstwo, tu jest Cranach Starszy, Botticelli, Jordanes, a także wspaniałe dzieła sztuki rzemieślniczej, użytkowej. No naprawdę mamy się czym chwalić. Więc bardzo serdecznie dziękuję, począwszy od dyrekcji, poprzez pracowników, twórców tej galerii, sponsora. To jest przykład, który musimy wszyscy naśladować, bo państwo oczywiście ma swoje obowiązki. Ja tu jestem po prostu jako urzędnik państwowy, wypełniam swój obowiązek i to podziękowanie, jeżeli chodzi o środki publiczne, które zostały zaangażowane w tę rearanżację galerii. To jest oczywistość, bo państwo ma obowiązek świadczyć na takie cele, ale także chcielibyśmy, żeby w szerszym zakresie prywatne osoby także budowały nasze galerie, nasze muzea. I bardzo raz jeszcze ja także dziękuję panu Maciejowi Radziwiłłowi za tą donację. I musimy w Polsce zbudować taką tradycję. My jej jeszcze nie mamy z oczywistych względów, ale państwo powinno być wspomagane także przez tego rodzaju działania i zaangażowanie. Chciałem także powiedzieć, że wbrew temu, co ostatnio się mówi, że ja faworyzuję Muzeum Narodowe w Krakowie, to jako warszawiak dbam także, myślę, o Muzeum Narodowym w Warszawie. I tak jak już mówiła pani dyrektor, mamy plany, żebyście państwo mogli się poczuć nieco luźniej, bo to o to chodzi głównie, żeby były nowe przestrzenie, żeby zarówno magazynowe, jak i te ekspozycyjne. I tak potwierdzam, jest plan wyprowadzenia w cywilizowany sposób, panie dyrektorze, bo pan jest wciąż sercem związany,
Muzeum Wojska Polskiego z tego skrzydła. Myślę, że za 2-3 lata będzie to zrealizowane i trzy te inwestycje, o których mówimy już, nawet jutro są rozmowy w ministerstwie, będą realizowane. Mówię o kamienicy Krystala, mówię o tym podziemnym, tej koncepcji podziemnego wejścia, no i o nowym budynku, który byłby usytuowany w tamtej części za obecnym gmachem. Myślę, że będziemy to realizowali, tak jak realizujemy wiele innych inwestycji muzealnych w tej chwili. Przypomnę, bo to jest smutna dla nas wiadomość, ale właśnie po to to robimy obecnie, jeżeli chodzi o tą falę inwestycyjną w muzealnictwie, żeby to przełamać, że Polska niestety jest na końcu krajów europejskich, jeżeli chodzi o nasycenie muzeami. Pod względem liczby muzeów na 100 tysięcy mieszkańców jesteśmy na końcu Europy i dlatego będziemy dalej inwestować w muzealnictwo. To jest potrzebne. Tym bardziej, że jak Państwo wiecie, te współczesne koncepcje muzealne są szalenie atrakcyjne, są naprawdę czymś nowym jakościowo. Ludzie to lubią. Nasze społeczeństwo tego potrzebuje. Naszym obowiązkiem jest to robić, a nasi profesjonaliści, ci, którzy stoją za mną, którzy się przyczynili do tego i także przyczyniają się do bardzo dobrej jakości innych polskich muzeów, będą, myślę, zadowoleni z tego, że będą mieli bardzo dużo pracy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do otwarcia tej dzisiejszej galerii. Jesteśmy z niej dumni. Serdecznie dziękuję. I poproszę o zabranie głosu współkuratora galerii, profesora Antoniego Ziębę. Szanowny panie premierze, ministrze i profesorze, szanowna pani minister i profesor, szanowni państwo, drodzy przyjaciele. Wysłuchaliśmy koncertu i raz jeszcze sprawdziła się znana prawda, iż muzyka łagodzi obyczaje. Teza to bezdyskusyjna, choć jak się okazało, niedyskutowalna. Ale tak, muzyka łagodzi obyczaje, a sztuka je kształtuje. Tak jest i tak było drzewiej. Sztuka kształtowała wraz z filozofią i piśmiennictwem normy, wzorce, obyczaje życia społecznego, politycznego, religijnego w dawnych epokach. I o tym mówi nasza wystawa, nasza nowa galeria. Żeby o tym mówić, o społecznych celach i funkcjach sztuki, mówić w pełni, ekspozycja łączy wszelkie dziedziny artystyczne. Rzemiosło artystyczne, popularnym, a jakże niesłusznym i niesprawiedliwym przekonaniu uważane za sztukę zdobniczą, jeno dekoracyjną, stosowaną i użytkową, manualną i rękodzielniczą. Łączy je z tak zwanymi sztukami wysokimi, malarstwem, rzeźbą, grafiką, rysunkiem, uznawanymi za lepsze, bo jako obrazowe przekazują one wzniosłe idee, koncepcje, inwencje, intelektualne treści, nauki i pouczenia. Ten podział, unormowany gdzieś w późno XVIII-wiecznej i XIX-wiecznej Akademii Francuskiej, na jej salonach, wcale nie obowiązywał powszechnie w dawnych epokach. Tapiseria czy przedmiot złotniczy, wyceniano i ceniono wielokrotnie wyżej niż
malarski obraz na desce czy płótnie. A z kolei dawne rzemiosło, rzemiosło bywało obrazowe, figuratywne i niosło głębokie treści. No a z kolei malarstwo czy rzeźba cenione były nade wszystko za to, co w nich rzemieślnicze, rękodzielne, za wirtuozerię wykonania i kunszt ręki. Tę wspólnotę celów i funkcji obiektów sztuki przekazujemy w czterech działach, pokazujemy w czterech działach. Są to, powiedzmy, społeczne przestrzenie kulturowe, a więc po pierwsze kultura dworu, arystokratycznego pałacu i willi, królewskiej rezydencji monarszej czy książęcej, wreszcie dworów magnackich i szlacheckich dawnej Polski. Następnie kultura religijna, od późnośredniowiecznej i renesansowej pobożności prywatnej uprawianej w domach i kaplicach rodzinnych albo korporacyjnych, po religijność liturgiczną, publiczną, ołtarzową, epoki przedreformacyjnej oraz kontrreformacyjnej. Wreszcie pokazujemy też prywatną religijność protestancką, która zamknęła obrazy w domach, wygnawszy je z kościołów. Trzecim działem jest kultura miejska, w której sztuka tworzyła poczucie odrębności i tożsamości patrycjuszy i klasy średniej. Uzasadniała kumulację dóbr i zamożność. Wytwarzała etos patrycjuszy pozujących na arystokratów i mieszczan odróżniających się od plebsu. Wspólna dla tych trzech sfer dworu, religii, miasta była kultura kolekcjonerska z jej skarbcami, kunstkamerami, gabinetami rzeczy drogocennych i osobliwych. Tę pokazujemy w ciągu gabinetów. Gabinetu porcelany, szkła i kryształu górskiego oraz złotnictwa. I właśnie w duchu dawnych inwentarzy albo dawnych opisów tych tezaurusów i gabinetów kolekcjonerskich, wychodząc z roli akademickiego profesora i poważnego kuratora muzealnego, chcę Państwa zachęcić do oglądania naszych zbiorów. Mamy w nich liczne atrakcje, cuda i osobliwości. Mamy 1000 kwiatów na łące. Mamy złotego lwa kłapiącego paszczą i łypiącego groźnie oczami. Mamy suweniry turystyczne z podróży do Wenecji. Mamy Madonnę, nie Chrystusa, Madonnę na krucyfiksie. Mamy koperty kameryzowane diamentami. Mamy drzewo rajskie, ale dębowe, nie jabłonowe. Mamy, oczywiście, że mamy, złotowłosą, całkiem nagą Wenus. Mamy dwie, właściwie półtora, trąby słonia. Mamy karpią łuskę z huty szkła. Mamy ambasadora w szlafroku. Mamy arabskie pismo Kufi na katolickim ornacie. Mamy też rebus, mówiący o tym, że dobrze jest pić wino. Mamy, proszę się nie zgorszyć, mamy tańczącego nago Chrystusa. Mamy płonącego ogniem młodzieńca. No ale też trochę poważniej, mamy wielkie nazwiska. Wielkich mistrzów porcelany, Bettgera i Kendlera, wielkich malarzy jak Botticelli, Tintoretto, Cranach, Cima da Conegliano, Ribera, Van Dyck, Guercino, Bernardo Bellotto Canaletto, Guardi, Fabricius, Watteau. To wszystko mamy. Więc zapraszam Państwa do admirowania tych merveilles i tych rariteten, które są w naszych zbiorach, a przy okazji może do namysłu nad ich sensem, przesłaniem, celem i funkcją. Dziękuję.
Nie pozostaje mi nic innego, jak również zaprosić Państwa do admirowania. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.